Kolejna sobota na ulicy Wrzesińskiej. Jesteśmy znowu na pracach przy ścieżce. Bardzo się cieszymy, że dzisiaj znowu wspiera nas firma Zalbert ze swoim sprzętem. Zwłaszcza, że tutaj no, jesteśmy na bardzo trudnym odcinku, który jest bardzo mocno zakopany i będziemy starali się dzisiaj go właśnie odkopać, wydobyć spod spodu. No i dzięki temu sprzętowi z firmy Zalbert na pewno pójdzie nam to dużo, dużo sprawniej, szybciej i cieszymy się bardzo. Widzimy, jak to wygląda przed, jaka jest gruba warstwa tarni, gdzie ta droga jest schowana, a jak to zaczyna wyglądać po, gdy już widać ładnie krawężniczki i ślad tej drogi. No i przede wszystkim, jak to szybko idzie, bo to jest tutaj bardzo ważne. Tu widzimy, jakie skarby wykopujemy czasami spod ziemi, także widać, że nasi tu byli. Kontynuujemy działania. Jak widać, ścieżka się objawia coraz bardziej. Oczywiście większość zasługi w tym tego sprzętu ciężkiego, koparek z firmy Zalbert i bardzo fajnej tutaj pracy i wsparcia panów właśnie z tej firmy. No bo jeśli chodzi o siły takie czysto ludzkie, no to przez chwilę było nas tutaj 4 osoby, w tej chwili już zostaliśmy w 3, także no niestety więcej się nie da zrobić. Staramy się na tyle, na ile możemy. No nie ukrywamy, że trochę szkoda jest i przykro, że tak mało jest chętnych do pomocy. No, ale co się uda nam zrobić, to się uda. Zobaczymy, jak to się skończy. Pomoc tego pana jest po prostu nieoceniona. Ten pan po prostu robi dla nas gigantyczną robotę. Nie dosyć, że po prostu bezinteresownie pomaga, użycza sprzętu, swojego operatorstwa nad sprzętem, to po prostu jeszcze robi kawał dobrej roboty, dzięki której my mamy dużo, dużo mniej pracy. Także dziękujemy bardzo panu Zalbertowi. Super robota. No, na dzisiaj kończymy. Dziękujemy tutaj temu panu, bo bez niego to my byśmy byli w lesie, ale głęboko, z niczym. Także dojechaliśmy do tego miejsca. Proszę bardzo. Jest godzina 13:55. Czyli jakby weszliśmy w kolejny odcinek tej ścieżki, tego szlaku. Potrzeba tu jeszcze troszkę utwardzenia. Jak popada, to miejmy nadzieję, że troszkę to się poprawi. Natomiast no, widzimy, że wygląda to no, według nas super. Po prostu w porównaniu z tym, co było wcześniej, ten wąziutki taki tylko paseczek, no to w tej chwili wygląda to według nas super. Także cieszymy się, że tyle się udało zrobić. Praktycznie dzisiaj prawie w 3 osoby ręcznie, przez chwilę 4, ale sprzęt dużo pomógł, także cieszymy się. Nie ukrywamy, że dzisiaj troszkę jesteśmy zawiedzeni, a nawet bardzo mocno tym, że niestety jest tak małe zainteresowanie, jeśli chodzi o pomoc, zarówno no, taką po prostu społeczną, jak i też urzędniczą. Trzeba powiedzieć, że Urząd Miasta Gniezna nie wsparł nas tutaj w tej sprawie w ogóle, mimo różnych próśb i apeli. No niestety zero zainteresowania.
Także wszystko to, co mamy, udało się zrobić ręcznie, ale też niestety ubolewamy, że bardzo małe zainteresowanie takie społeczne. Oczywiście wiemy, że są różne inne rzeczy do robienia w sobotę, ale gdyby chociaż przyjść na godzinkę i parę metrów zrobić, naprawdę byłoby i szybciej, i też no, raźniej nam, ludziom, którzy tą akcję podejmują. Myślimy, że robimy to dla wszystkich, nie dla siebie. Także no, liczylibyśmy jednak na dużo większe wsparcie. Także w przyszłą sobotę kolejny raz podejmujemy działanie, ale będzie to ostatni raz, ostatni odcinek robimy. Jeżeli tutaj no, dalej frekwencja niestety będzie taka słaba, to kończymy tą akcję i, no, i będzie po prostu tyle, ile będzie. Także zapraszamy do pomocy i, no, i czekamy.